Mecenasem odcinka jest wydawnictwo Napoleon V. Po zakończeniu I wojny światowej najważniejsze osobistości świata polityki zjechały się do stolicy Francji, by ustalić nowy porządek w Europie. Konferencja paryska trwała ponad rok, ale jej największym zwieńczeniem było podpisanie i wprowadzenie w życie traktatu wersalskiego, który nakładał kary i warunki pokonanym w Wielkiej Wojnie Niemcom. Dokument ten do dziś jest jednym z najważniejszych w historii świata. Dla nas Polaków jest szczególny, gdyż uznawał on Polskę niepodległą oraz regulował jej zachodnie granice. To właśnie traktat wersalski był tak bardzo znienawidzony w Niemczech i między innymi w oparciu o tę nienawiść swoje kampanie wyborcze prowadził Adolf Hitler. Dziś, gdy mija 100 lat od podpisania tego układu, przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał, ale nie będziemy przyglądać się samemu traktatowi wersalskiemu, a spojrzymy na konferencję paryską, która do niego doprowadziła. Odpowiemy na pytania, dlaczego podczas konferencji ronił łzy włoski premier oraz Ignacy Paderewski, jakie żarty o Polakach opowiadali sobie alianci, dlaczego Brytyjczycy nie znosili Romana Dmowskiego i jak wyglądały negocjacje najpotężniejszych ludzi świata. Zostańcie z nami, by poznać kulisy jednej z najważniejszych konferencji międzynarodowych w historii ludzkości. Na początku powiedzmy sobie jasno, decydujący głos podczas konferencji paryskiej formalnie miały cztery osoby skupione w tzw. Radzie Czterech. Byli to prezydent USA Woodrow Wilson, premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, premier Francji Georges Clemenceau oraz premier Włoch Vittorio Orlando. W zasadzie to tak naprawdę liczyli się głównie Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi, ale ze względu na udział Włoch w wojnie po stronie aliantów dopuszczono ich do ścisłej czwórki. Pokrótce przedstawmy głównych bohaterów. Prezydent USA Woodrow Wilson był wówczas uznawany w zasadzie za najsilniejszego przywódcę na świecie. Amerykanie nie tylko wyszli z Wielkiej Wojny jako zwycięzcy, ale także uważali się za misjonarzy, chcących uporządkować świat w sprawiedliwy sposób. Wilson był ewenementem w historii Stanów Zjednoczonych, gdyż był faktycznym idealistą. Jeszcze przed konferencją ogłosił swoje słynne 14 punktów, które miały zagwarantować nowy porządek i pokój. Jeden z punktów odnosił się do konieczności powstania niepodległej Polski, ale o Polakach powiemy nieco później. Jednym z pomysłów, jakie Wilson głosił światu, była idea samostanowienia. Polegała ona na tym, że narody żyjące na danym terenie powinny same zadecydować o swojej przynależności państwowej. W związku z tą ideą miało powstać wiele nowych państw w Europie. Amerykański prezydent był osobą upartą, nie znosił, gdy ktoś się z nim nie zgadzał. Przez całą konferencję Wilson uważał, że przemawia w imieniu mas, że wyzbywa się samolubstwa, które miało cechować jego politycznych oponentów. Amerykanie mieli być arbitrami, gwarantami pokoju. Brytyjski premier Lloyd George potrafił w jednej chwili określić Wilsona jako uprzejmego, szczerego i bezpośredniego, by zaraz potem dodać, że jest on także nietaktowny, uparty i próżny. No właśnie, to skoro już przy Lloydzie George'u jesteśmy, to przyjrzyjmy się bliżej jego postaci. Był najmłodszym z czwórki przywódców. To właśnie w 1919 roku odniósł swoje największe zwycięstwo wyborcze. Choć był liberałem, to nierzadko otaczał się konserwatystami. Opozycja w kraju stale patrzyła mu na ręce, wypatrując najmniejszego błędu. Dlatego brytyjski premier będzie musiał umiejętnie lawirować pomiędzy paryskimi negocjacjami, a kontrolowaniem sytuacji w kraju. W polityce kierował się intuicją, co nie zawsze wychodziło mu najlepiej, czego przykładem są jego późniejsze wypowiedzi o Hitlerze. Był świetnym mówcą, ale jednocześnie potrafił słuchać. Mawiano, że potrafił doskonale wyczuć, co myślą inni. Nie najlepiej orientował się w geografii, szczególnie wtedy, gdy pomylił miasto Charków z rosyjskim generałem. Podczas konferencji starał się zadbać o to, by Francja nie wzmocniła się zbytnio kosztem Niemiec. Dla nas Polaków istotne były jego niektóre antypolskie wypowiedzi oraz pesymizm, jaki dostrzegał w odrodzonej Polsce, ale o tym później. Przejdźmy teraz do trzeciego, głównego gracza konferencji paryskiej i zarazem gospodarza, premiera Francji, Georgesa Clemenceau. Na początku warto zwrócić uwagę na jego wiek. Gdy zaczynała się konferencja, miał prawie 80 lat. W swoim długim życiu widział już niejedną wojnę, zajadły przeciwnik Niemiec oraz realista. To właśnie Clemenceau starał się idealistyczne poglądy Wilsona sprowadzać na ziemię, mówiąc, że gdy prezydent USA żyje w czasach bezpiecznej demokracji, tak on żył w świecie, gdzie demokratów mordowano latami. Clemenceau nie przepadał zarówno za Wilsonem, jak i za Lloydem George'em. Zwykł mawiać,
wspominać o nich, że podczas obrad czuje się, jakby znajdował się gdzieś pomiędzy Jezusem Chrystusem a Napoleonem Bonaparte. Podczas gdy Wilson i George udawali się na wspólne obiady, tak Clemenceau jadał osobno i wstrzymywał się od pogłębiania relacji towarzyskich. Przywódców uzupełniał włoski premier, Vittorio Orlando, ale nie miał on, tak jak już wspominaliśmy, siły przebicia, w choć niektórych sytuacjach musiał być aktywny. Do Orlando i jego wybryków na konferencji wrócimy nieco później. Tak w całości wyglądała Rada Czterech, ale nie oznacza to, że tylko te cztery narodowości brały udział w obradach. Łącznie udział brali przedstawiciele prawie 30 państw, reprezentanci narodów, które dopiero upominały się o niepodległość, jak chociażby Polacy, Czesi czy Litwini. Niektórym odmówiono wejścia w skład delegacji. Najgłośniejszym przykładem była odmowa wydania paszportu koreańskiemu politykowi, Lee Sing-manowi. W przyszłości będzie on pierwszym prezydentem Korei Południowej. Mogliście o nim usłyszeć także w naszym odcinku poświęconym dyktaturze w Korei Północnej. Formalnie konferencja w Paryżu zaczęła się 18 stycznia roku 1919. Do momentu podpisania traktatu wersalskiego, czyli do 28 czerwca, Rada Czterech spotykała się prawie codziennie, przez pół roku, nierzadko także w niedzielę. Dziś jest to wręcz nie do pomyślenia, by prezydent USA pół roku spędził poza krajem. Wilson zrobił sobie tylko jedną przerwę, a tak cały ten czas spędził w Europie. Już na początku obrad pojawiły się problemy natury organizacyjnej, mianowicie w jakim języku toczyć się będą obrady. Francuzi uważali, że konferencja powinna toczyć się w języku francuskim, a argumentowali to tym, że miał to być język bardziej precyzyjny, przez lata w polityce międzynarodowej stosowany. Anglicy i Amerykanie protestowali, twierdząc, że i tak większość rozmów toczy się po angielsku, który staje się coraz częściej językiem międzynarodowym. Do tego wszystkiego wmieszali się jeszcze Włosi. Minister spraw zagranicznych tego państwa, Sidney Sonnino, zauważał, że odrzucenie języka włoskiego na oficjalnych rozmowach oznaczałoby traktowanie Włoch jako podrzędnego państwa. W odpowiedzi Lloyd George uważał, że skoro tak, to językiem oficjalnym powinien być także japoński, czym wprawił w zdziwienie i milczenie obecnych Japończyków. Sprawę rozwiązano w taki sposób, że ostatecznie języki miały być dwa – angielski i francuski. Nie oszukujmy się jednak i od razu powiedzmy, że niemal wszystkie rozmowy toczyły się po angielsku, a francuski zachowano, by nie podważać prestiżu gospodarzy. Zresztą Clemenceau świetnie operował angielskim, więc nie stanowiło to problemu. W tym całym językowym bałaganie nie mógł odnaleźć się Vittorio Orlando. Włoski polityk nie nadążał za argumentacją jednych i drugich i podczas spotkań często nie bardzo wiedział, o co chodzi. Margaret Macmillan, autorka książki Paryż 1919, tak podsumowała zaangażowanie włoskiego premiera w pokoju obrad. Orlando zwykle wybierał miejsce po przeciwnej stronie paleniska niż reszta. Izolował się w ten sposób, zajęty głównie roszczeniami Włoch, rzadko uczestniczył w pozostałych dyskusjach. Gubił się zresztą, gdy partnerzy szybko usiłowali przegadać się po angielsku. Gdy przyjaciel zapytał go o ostatnie spotkanie, odparł ponuro, że wreszcie zaczął rozumieć żart o czarnych, który Wilson opowiadał szósty raz. Podczas obrad te cztery wybitne osobistości bardzo często nie mogły się ze sobą zgodzić. Kłótnie i awantury dawały o sobie znać co chwilę. Weźmy na warsztat relację Clemenceau z prezydentem Wilsonem. W jednej z wypowiedzi podszytej charakterystycznym dla premiera sarkazmem mówił o Wilsonie w ostrych słowach. Co za niewiedza o Europie, jak trudno się z nim dogadać. Wierzył, że wszystko załatwią formułki i jego 14 punktów. Sam Bóg zadowolił się 10 przykazaniami. Wilson skromnie dał nam 14 punktów. 14 przykazań najbardziej próżnej teorii. Problemem było nie tylko 14 punktów Wilsona, ale także głoszona przez niego idea samostanowienia narodów. Idea wprawdzie wzniosła, ale rodziła kolejne pytania. Co z mniejszościami, z wymieszaniem religijnym jak w przypadku polskich protestantów czy ukraińskich katolików? W jaki sposób wytyczać linie demarkacyjne? I czy aby na pewno plebiscyty są najlepszym rozwiązaniem? Nic więc dziwnego, że przez te pytania ideę samostanowienia często naginano podczas konferencji, gdyż nie zawsze udawało się zadowolić wszystkich. W marcu Francuzi wysunęli na obradach chęć przyłączenia Zagłębia Sary do Francji. Problem w tym, że ten bogaty w surowce region zamieszkiwało 90% Niemców. Wówczas wywiązała się ostra wymiana zdań między premierem Francji a prezydentem USA. Najpierw Wilson twierdził, że roszczenia Francuzów są sprzeczne z 14 punktami. Zarzucił nawet, że Clemenceau sprzeciwia się całej idei 14 punktów.
W odpowiedzi premier zarzucił Wilsonowi, że ten sprzyja Niemcom oraz zagroził, że prędzej poda się do dymisji niż podpisze traktat. Wściekły prezydent oskarżył Francuza o kłamstwo oraz że takim zachowaniem chce go zmusić, by ten wyjechał do Stanów. Sytuację tę niezręcznie ratował później całkiem niespodziewanie Vittorio Orlando. Gdy Francuzi zaczęli opowiadać o rzekomo starożytnych więziach Francji z Zagłębiem Sary, Orlando zauważył, że w takim razie Włosi powinni upomnieć się o tereny dawnego Imperium Rzymskiego, choć byłoby to krępujące ze względu na swoich brytyjskich przyjaciół. Z żartu śmiali się w zasadzie wszyscy, z wyjątkiem Clemenceau. Clemenceau, gdy już tracił cierpliwość, potrafił naprawdę zajść komuś za skórę. Tak było, gdy przyszło do roszczeń belgijskich, których Francuzi nie chcieli uznać. Sytuacja miała miejsce podczas rozmowy z atakującym Radę Czterech belgijskim ministrem spraw zagranicznych. Belg miał nagle wykrzyknąć: „Chciałbym uczynić coś dla Belgii”, co Clemenceau spuentował następująco: „Najlepsze, co może pan zrobić dla Belgii, to umrzeć lub podać się do dymisji”. Kolejnych wzajemnych sporów dostarczył stosunek aliantów do Rosji. Od 1917 roku kraj, który był sojusznikiem Zachodu, zaczął przeobrażać się w państwo bolszewickie, rządzone przez Włodzimierza Lenina. Podejście aliantów do bolszewickiej Rosji w niektórych momentach mogło budzić nie tylko grozę, ale również naiwność. Spory dotyczyły m.in. sugestii, czy zaprosić delegację bolszewików z Rosji na konferencję. Lloyd George, mówiąc, że skoro na konferencji są obecni przedstawiciele narodów, które roszczą pretensje do ziem Rosji, to należałoby zaprosić także bolszewicką delegację, gdyż teraz oni będą rządzić krajem. Przeciw temu ostro zaprotestował Clemenceau, który nie krył swojej nienawiści wobec komunizmu. Słusznie sądował, że przybycie bolszewików wzmocniłoby tylko pozycję tej groźnej ideologii w Europie. Wilson z kolei uważał, że Rosjanie najpierw sami muszą ustalić, kto nimi właściwie rządzi. Francuzi i Amerykanie mieli nadzieję, że silna Polska może stanowić bufor między Europą a bolszewicką Rosją. Polska miała być swego rodzaju kordonem sanitarnym przed roznoszeniem zarazy z Rosji. Mimo wszystko pod koniec stycznia stało się coś, o czym dziś mało kto w zachodniej Europie pamięta. Lloyd George oraz Woodrow Wilson zdecydowali się przekazać zaproszenie przez krótkofalówkę dla bolszewików do Ciprinkipo na Morzu Marmara. Bolszewicy najpierw niemal wyśmiali 14 punktów Wilsona i odrzucili możliwość rozmów, ewidentnie uznając, że rewolucja wkrótce swym zasięgiem obejmie cały świat. Gdy jednak bolszewicy spostrzegli, że do dalszych podbojów długa droga, zaczęli wykonywać pojednawcze gesty względem aliantów. Niestety odezwy te z naiwną radością przyjęli i Wilson, i Lloyd George. Spotkanie z bolszewikami pewnie by się odbyło, gdyby nie ostra reakcja licznych emigrantów rosyjskich mieszkających na Zachodzie. Wobec sprzeciwu dawnych sojuszników sprawa, pomimo kilku pomniejszych jeszcze prób, utkwiła w martwym punkcie, a Rosjanie ostatecznie na konferencji się nie pojawili. No i wreszcie budząca ogromne poruszenie sprawa Polska, która ze wszystkich spraw była najbardziej czasochłonna. Woodrow Wilson i George Clemenceau optowali za niepodległą Polską. Prezydent USA w 13 z 14 punktów obiecał Polakom wolny i bezpieczny dostęp do morza. Clemenceau z kolei szedł jeszcze dalej. Chciał Polski nie tylko silnej, ale nawet bardzo silnej. Dla Francji Polska jawiła się jako silny sprzymierzeniec w Europie Środkowej. Jeżeli kraj ten miał przetrwać jako zapora w razie niemieckiej agresji lub bolszewickiego zagrożenia, to Polska musi być na tyle silna, by odeprzeć taką hipotetyczną agresję. W tych poglądach francuskiego premiera wspierał marszałek Ferdinand Foch, wielki przyjaciel Polski, pewnie jeden z największych w historii. Ten francuski dowódca również pragnął silnej Rzeczpospolitej, a nawet marzyła mu się wspólna wyprawa zbrojna Polski i Francji przeciwko Niemcom w przyszłości. Warto także pamiętać, że premier Clemenceau żywił do Polaków bardzo duży sentyment, a z młodości pamiętał polskich emigrantów z Paryża, których poznał, gdy uciekali przed prześladowaniami rosyjskimi po upadku powstania styczniowego. Niestety życzliwą przychylność Amerykanów oraz propolskie zapędy Francuzów hamował nie kto inny jak Lloyd George. Brytyjczycy, co często podkreślali, szanowali Polaków i nawet wspierali ich dążenia niepodległościowe, ale uważali też, że Polska nadmiernie wzmocniona ziemiami Niemiec pchnie tych drugich w stronę bolszewizmu. Do historii przeszły antypolskie powiedzonka Lloyda George'a w stylu: oddać w ręce Polaków przemysł Śląska to jak wkładać w łapy małpy zegarek. Retorycznie pytał rozmówców, czy Polakom trzeba było dawać tyle niemieckiego terytorium, włącznie z Gdańskiem. Na konferencji Polaków reprezentował związany z ruchem narodowym Roman Dmowski oraz pianista i kompozytor międzynarodowej sławy Ignacy Paderewski.
Później przybyli także emisariusze Piłsudskiego. Paderewski był dla wszystkich osobą czarującą. Cieszył się wyjątkowym szacunkiem samego prezydenta Wilsona oraz jego doradcy Edwarda House'a. Prezydent kiedyś, po jednym z koncertów w Białym Domu, mówił o Paderewskim do jednego z przyjaciół. Szkoda, że nie słyszałeś, jak Paderewski przemawia w imieniu swojego kraju. Dotyka tonów znioślejszych, niż gdy porusza tysiące, wydobywając harmonię fortepianu. Paderewski, którego czasami obcokrajowcy pieszczotliwie nazywali Paddy, był lubiany i ceniony przez praktycznie wszystkich uczestników konferencji, z Lloydem George'em włącznie. Nieco inaczej było z Dmowskim, który szczególnie podpadł Brytyjczykom. Pamiętano go jeszcze z czasu wojny, gdy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii pojawił się na obiedzie u pisarza Gilberta Chestertona. Dmowski nie byłby sobą, gdyby nie wygłosił wówczas kilku antysemickich uwag, między innymi mówiąc: moja religia pochodzi od Jezusa Chrystusa, którego zamordowali Żydzi. Zostało to na tyle zapamiętane, że gdy Dmowski został wyznaczony jako reprezentant sprawy polskiej w Paryżu, głośne protesty wszczął niejaki Louis Namier, polski Żyd, który rozpoczął głośną kampanię przeciwko Dmowskiemu i, jak to określił, jego szowinistycznej bandzie. Francuzi natomiast wspierali polskiego polityka, ale ponieważ Roman Dmowski uparcie i skutecznie walczył jak lew o każdy metr polskiej granicy, naraził się przy tym premierowi Wielkiej Brytanii. Gdy Roman Dmowski w języku angielskim i francuskim uzasadniał zasięg polskich granic, Lloyd George wykazywał istne zniecierpliwienie. Jeden z brytyjskich dyplomatów tak charakteryzował polskiego polityka: był sprytny, a sprytnym się nie ufa. Logiczny w teoriach politycznych, a my nienawidzimy logiki. Konsekwentny z uporem obliczonym na doprowadzenie każdego do szaleństwa. Dmowski nie był dłużny Brytyjczykom i tak na przykład Lloyda George'a nazwał żydowskim agentem. Polaków postrzegano jako wyjątkowych śmiałków, ale bez rozumu. Na konferencji byli tak fanatycznie zaangażowani w walkę o niepodległość, że w Paryżu zaczęto na ten temat opowiadać sobie kawały. Margaret Macmillan opisała jeden z nich, który ponoć u kulisami Francuzi. Krążył żart o książce na temat słoni. Anglik pisze w niej o środowisku przebywania i polowania na te zwierzęta. Niemiec tworzy rozprawę o biologii słonia. Polak zaczyna słowami: słoń, a sprawa polska. Najwięcej sporów toczyło się wokół Gdańska, który Francuzi chcieli przyznać Polsce, ale na drodze znów stanął brytyjski premier. Wbrew opinii Clemenceau, Lloyd George przekonał Wilsona, by z Gdańska zrobić wolne miasto pod administracyjną kontrolą Ligi Narodów. Pomysł ten spodobał się Amerykanom, głównie dlatego, że w końcu wyróżniona została organizacja, która była pomysłem samego Wilsona. Gdy Clemenceau z bólem serca oznajmił Paderewskiemu, że Gdańsk nie będzie należał do Polski, ten na jego oczach się rozpłakał. Sceny sporów z Brytyjczykami były widoczne w czasie zmagań o Górny Śląsk, gdzie wybuchło antyniemieckie powstanie. Wówczas zirytowany Lloyd George naskoczył nawet na Paderewskiego, mówiąc: proszę nie zapomnieć, że waszą wolność kupiła krew innych narodów. Doprawdy, jeśli Polska w tych okolicznościach zbuntuje się przeciwko naszym decyzjom, okaże się czymś zupełnie innym niż się spodziewaliśmy. Te słowa są szczególnie wymowne, zwłaszcza w kontekście relacji polsko-brytyjskich 20 lat później, podczas II wojny światowej. Pomimo sprzeciwu brytyjskich, dzięki poparciu Francji i USA, Polacy na swoją granicę zachodnią nie mogli narzekać, a po cichu i tak cieszyli się, że otrzymali więcej niż naprawdę zakładali. Tej satysfakcji nie podzielili Włosi. Na konferencji łzy ronił nie tylko Paderewski, ale również Vittorio Orlando. Płaczący wizerunek kompletnie nie pasował do tego żywiołowego Sycylijczyka. Orlando na konferencji najczęściej żartował. Mawiał na przykład, że w 31 miesięcy spłodził trójkę dzieci, twierdząc, że nikt nie potrafiłby zrobić tego w krótszym czasie. Ale teraz Orlando płakał. Był 20 kwietnia. Całej scenie beznamiętnie przyglądał się Clemenceau. Brytyjski służący Lloyda George'a wykrzyknął: co oni zrobili biednemu starszemu panu? Wilson jako jedyny starał się pocieszać załamanego Orlando. Żeby było ciekawiej, to właśnie Wilson był główną przyczyną włoskich łez. Gdy Włosi przystąpili do I wojny światowej, Brytyjczycy oraz Francuzi obiecywali im niemal złote góry. W razie zwycięstwa Włosi mieli otrzymać wybrzeża Adriatyku, wyspy i pas Dalmacji, protekcję nad środkową Albanią oraz wiele innych korzyści. Całość określono w półtajnym traktacie londyńskim. Rzecz w tym, że gdy do wojny dołączyli Amerykanie, odrzucili oni wszelkie tajne pertraktacje, a włoskie roszczenia uznali za sprzeczne z zasadą samostanowienia. Wilson odrzucał możliwość przydzielenia Włochom ziemi, którą zamieszkiwali Słowianie.
Po skończonej wojnie Brytyjczycy i Francuzi podważali włoski wkład w zwycięstwo aliantów. Nawet jeżeli tak było, to patrząc na włoskie straty w wojnie, są one zatrważające. Przez wojnę Włosi pogrążyli się w zapaści gospodarczej, politycznej i demograficznej. W samym tylko 1918 roku zginęło ponad 500 000 żołnierzy, a drugie tyle zostało ciężko rannych i do domu wrócili jako kalecy lub pogrążeni w psychozie wojennej. Nad krajem wisiało widmo rozruchów rewolucyjnych. Teraz, mimo że Włosi znaleźli się wśród zwycięzców, miano im powiedzieć, że cierpienia były na darmo. Największa kłótnia toczyła się wokół miejscowości Fiume, na którą bardzo liczyli Włosi, a którą alianci zdecydowali oddać Jugosławii. Dla Orlando sprawa włoskich roszczeń była sprawą życia i śmierci. Gdy oponenci odrzucali włoskie żądania, ten popadł w rozpacz, a Włochy stały się krajem, który z wojny wyszedł zarówno zwycięsko, jak również jako przegrany. W wyniku braku porozumienia Włosi ostentacyjnie opuścili konferencję, a Orlando poniósł największą porażkę w swoim życiu. Zaraz po tym stracił stanowisko premiera. Owocem konferencji był podpisany 28 czerwca 1919 roku Traktat Wersalski. Ustanowił on nowy porządek w Europie, a także wprowadził na arenę międzynarodową nowe niepodległe państwa. Przyjrzyjmy się jeszcze dalszym losom, architektom tego traktatu. Prezydent Woodrow Wilson po powrocie do Stanów został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla za powołanie Ligi Narodów. Konferencja w Paryżu mocno go zmęczyła. Jego długi pobyt za granicą wykorzystała opozycja i przewagę w USA zaczęli zdobywać izolacjoniści, a kraj nigdy nie wstąpi do Ligi Narodów. W 1921 roku Wilson złożył urząd, zmarł 3 lata później. Do dziś jest bardzo dobrze pamiętany w Polsce, a jego imię nosi dziś dumnie jeden z ważniejszych placów w Warszawie. Lloyd George funkcję premiera Wielkiej Brytanii piastował do roku 22. Czas na konferencji uważał za jeden z najlepszych w swoim życiu. Był to szczyt jego kariery. Pozostał następnie w polityce, ale nie piastował już ważniejszych funkcji. W 1936 roku spotkał się z Adolfem Hitlerem, a nawet wygłosił kilka pochwał na jego temat. Zmarł w marcu 1945 roku. Z kolei Clemenceau odszedł z polityki i skupił się na podróżach, gdzie pisał, ponoć z różnym skutkiem i efektem, prace filozoficzne. Francuz przede wszystkim podpadł u schyłku swojego życia historykom i nie chodzi tu tylko o to, że nie spisał swych wspomnień, ale o to, że spalił wszystkie swoje notatki i papiery, które dziś byłyby bezcennym źródłem historycznym. Clemenceau w odpowiedzi na to, dlaczego to zrobił, rzekł, że zapisał się już w historii oraz gardzi dyskusjami nad przeszłością. Jakie były jego prawdziwe motywy, tego już się nie dowiemy. Clemenceau zabrał swoje tajemnice do grobu w listopadzie 1929 roku. Najdłużej z całej czwórki żył Vittorio Orlando. Jego rząd szybko upadł po przegranych pertraktacjach. Orlando nie pełnił w życiu politycznym ważnej funkcji, mógł jedynie biernie obserwować, jak jego krajem rządzą faszyści Mussoliniego. Orlando doczekał końca II wojny światowej, a na stare lata nieskutecznie walczył o prezydenturę. Zmarł w Rzymie w 1952 roku. Na zakończenie jeszcze jeden ważny incydent z samego końca konferencji, nad którym warto się chwilę zastanowić. W maju 1919 odczytywano jeszcze raz warunki traktatowe wszystkim zebranym, a treść była już przygotowana w drukarni. Pod sam koniec miał miejsce incydent, dla wielu nawet skandal. Wywołał go człowiek, który od samego początku krytykował przywódców za to, że zbyt łagodnie obchodzą się z Niemcami. Osobą tą był Ferdinand Foch. Zaczął on kolejny raz nakłaniać Clemenceau do zbudowania państwa buforowego między Francją a Niemcami w okolicach Nadrenii. Zniecierpliwiony Clemenceau zapytał marszałka, dlaczego nawet teraz musi urządzać takie sceny, na co ten odpowiedział, że dla spokoju sumienia. Zaraz po tym Ferdinand Foch udzielił wywiadu w The New York Times, gdzie przestrzegał o nietrwałości traktatu. Pamiętajcie, następnym razem Niemcy się nie pomylą. Przedrą się do północnej Francji i zajmą porty nad kanałem, jako bazę do działań przeciw Anglii. To jak bardzo potwierdziły się te słowa, świadczy rok 1940, ale to już jest odrębna historia. Te kilka intryg i zakulisowych działań, które wam przedstawiliśmy, to tylko część większej układanki, która miała miejsce w Paryżu 1919 roku. Ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to śmiało sięgnijcie po książkę wydaną przez wydawnictwo Napoleon V pod tytułem Paryż 1919, autorstwa Margaret Macmillan. Tam znajdziecie jeszcze więcej szczegółów, intryg i wpadek z przebiegu obrad. Link do książki znajdziecie oczywiście w opisie. Tymczasem do zobaczenia i trzymajcie się!